Dzień dobry. Dzisiaj w cyklu spotkania z Clio gościmy pana Michała Przeperskiego. Kłaniam się, dzień dobry. Autora książki Dziki Wschód, transformacja po polsku. Nasza rozmowa będzie oczywiście o transformacji, o tym czasie, który jakby wpłynął na to, co się dzieje dzisiaj w Polsce. Tak zrozumiałem sens tej książki trochę. I chciałem pana zapytać o to na początek, o daty, bo w podtytule książki mamy 1986-1993, czyli 86 rok, jako początek transformacji. Dla mnie to było takie pierwsze zaskoczenie, czytając tą książkę, bo wyobrażałem sobie, że aha, o transformacji, o mojej młodości, czyli zaczniemy pewnie od Okrągłego Stołu, może od debaty Miodowicz-Wałęsa, może od 4 czerwca, ale 86 rok był zaskoczeniem. Jakby pan mógł powiedzieć, dlaczego tak właśnie? Najważniejsze w tej książce wydaje mi się to, że jest to książka, która w tytule nie ma roku 89. Były już dość książek, które miały rok 89 w tytule. One bardzo interesująco, często bardzo szczegółowo opisują to, co się wydarzyło politycznie w Polsce. Jak wyglądała transformacja polityczna? Ta książka nie jest o tym. To nie jest książka o Leszku Balcerowiczu, to nie jest książka o Wojciechu Jaruzelskim, to nie jest książka o Lechu Wałęsie. I to nie jest w ogóle książka o wielu osobach, o których już napisano książki albo niedługo się je napisze. To jest książka o tych, o których do tej pory książki nie opisano, nie napisano. Bo mam wrażenie, że do tej pory w naszej historiografii nie doczekaliśmy się próby opisania historii społecznej transformacji, nawet jeżeli ona jest wycinkowa, nawet jeżeli transformacja być może trwała dłużej, być może trwała krócej. Te definicyjne spory nie są zamknięte. Ja ich też nie próbuję zamknąć, ale w jakiś sposób trzeba się z materią wziąć za bary. Rok 86 to jest moment, kiedy ewidentnie załamują się w Polsce nastroje. I to powoduje, że pojawia się nowa sytuacja społeczna, która oczywiście też nie rodzi się z niczego, ona ma swoje dalsze czy głębsze antecedencje. Natomiast można by się w ten sposób cofać do stanu wojennego, do epoki Gierka, Gomułki, do II wojny światowej. Można by się tak cofać i cofać, bo wszystko wynika z czegoś. Od czegoś trzeba zacząć. Rok 86 jako załamanie nastrojów, co jest jasno pokazywane przez badania CBOS-u, przez badania esbeckie, przez wszystkie te mierniki, które my mamy. 86 rok to jest moment załamania dla innych. Dla Mirosławy Marody na przykład to jest rok, kiedy ostatni rok względnej stabilności reżimu Jaruzelskiego, ale znowu chodzi o pewną temperaturę społecznych nastrojów, bym powiedział. To jest kluczowe. A rok 93 jest oczywiście trochę apriorycznie wybrany, bo społeczne procesy nie kończą się tak od w jednym momencie i w jednym punkcie, ale gdzieś trzeba tę historię doprowadzić. Ja ją doprowadzam do roku 93, bo to wszystko ma oczywiście określony sens. Jeżeli startujemy w 86 roku i od samego początku interesuje mnie to, jakie są nastroje społeczne, no to w 93 pewnie najbardziej interesowałoby mnie to, dlaczego dzieje się tak, że z tych nastrojów społecznych anno domini 93 roku wybory we wrześniu roku 93 wygrywają postkomuniści, czemu trzeba nadać jakiś sens. Ówcześni uczestnicy debaty czy dyskusji publicznej w roku 93, bardzo często, zwłaszcza ci postsolidarnościowi, zwykli mówić, że to prawdopodobnie oznacza odrzucenie Solidarności, to być może oznacza jakąś restaurację komunizmu. Do tego na szczęście nie doszło. Chyba też nie było w ogóle takich planów, ale takiej też realnej możliwości. No dość powiedzieć, że ona się nie zmaterializowała i ten 93 rok można tak naprawdę, ja próbuję tak to interpretować, potraktować jako jeden z pierwszych sygnałów dojrzałości polskiej demokracji, o której przecież cały czas słyszymy, że jest niedojrzała, że jest młoda, a tymczasem może warto spojrzeć na to inaczej. Ta książka w ogóle zachęca do tego, żeby na różne rzeczy, które do tej pory już opisywano, żeby popatrzeć na nie inaczej. No właśnie, tutaj padło takie słowo nastroje społeczne, bo według mnie dużą wartością tej książki jest to, że pan próbuje opisać stan świadomości społecznej. Nie tyle, co się wydarzyło w tych latach chronologicznie, jakie wydarzenia nastąpiły, ale jaki był stan świadomości społecznej. I poprzez różne ciekawe sposoby, bo pojawia się tam dziennik emerytki z lat 80-89, są wspomnienia studentów z lat 80. Ja
który pan urodził się w 1986 roku, a ja w 1986 roku zaczynałem studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zaczynałem studiować socjologię. Wchodziłem w dorosłość. I też mam jakąś pamięć i pewnie też byłbym niezłym świadkiem historii w pana książce. I tak porównywałem, jak ja to wtedy odczuwałem. I ten stan z drugiej połowy lat 80., stan, potocznie można mówić, to jest taki szaro-bury okres Polski, nie? Ale i druga rzecz, poczucie apatii, nie? I tutaj w pana książce pojawia się poprzez te rozmowy z ludźmi, którzy byli wtedy młodzi, którzy wtedy wybierali strategie życiowe, pojawia się taka perspektywa, że ta apatia, owszem, może ona jest, ale wobec takiej perspektywy, czy da się coś w Polsce zmienić. Ale nie ma apatii, jeżeli się wybiera taką prywatną strategię życiową. No bo jeżeli chodzi o prywatne strategie życiowe, jak pan był łaskaw to określić, to apatia generalnie Polaków, tak mi się wydaje, w ogóle w XX wieku nie dotyczy. Nie ma raczej takich momentów w historii, nawet tak skrajnie kryzysowych, jak II wojna światowa, czy końcówka lat 80., kiedy robimy taki zoom, zbliżamy się i w szczegółach możemy spojrzeć na to, w jaki sposób Polacy sobie radzą z kryzysową sytuacją, to po pierwsze widzimy, że radzą sobie dosyć skutecznie. Po drugie, że są to strategie, które są niezwykle pomysłowe, że są to też strategie, które w gruncie rzeczy są antagonistyczne względem strategii są antagonistyczne wobec funkcjonujących struktur państwowych. Innymi słowy, załóżmy pan czy ja żyjący w końcówce lat 80., realizując swoje mikrostrategie przystosowania, jak to określali antropolodzy, tak naprawdę doprowadzamy do podminowania czy do podważenia fundamentów państwa, osłabiamy to państwo, nam dzieje się jakieś dobro, na własną rzecz robimy coś skutecznego, coś dobrego, natomiast cały system przez to robi się coraz słabszy. I to jest jedno z bardzo ważnych wytłumaczeń, dlaczego polskie państwo w roku 89, czy na przełomie roku 89 i 90, zaryzykowałbym stwierdzenie, tego wprost nie mówię w tej książce, bo to może jest za daleko idące, ale jednak ono się załamuje, ono imploduje. I to jest bardzo ważna część opowieści o naszym kraju, o naszej transformacji, która moim zdaniem nie wybrzmiewa wystarczająco mocno w naszych dyskusjach historycznych. Podkreślam też, że jest to książka historyczna, choć mocno inspirowana socjologią i antropologią. Ja antropologiem nie jestem też socjologiem, jestem historykiem, który korzysta z badań i pewnych podejść właśnie mikrohistorycznych, inspirowanych antropologią, etc. Tak jak pan powiedział, źródeł rozmaitych nie brakuje. Próba objęcia całego tematu transformacji, gdyby to zrobić w taki sposób niezwykle uporządkowany, taki, nie wiem, chciałoby się powiedzieć, na wzór pruskiej czy niemieckiej historiografii, pewnie zaowocowałoby jakąś wielotomową pracą, która, jak sądzę, byłaby trudna do konsumpcji dla czytelników. Chodziło o to, żeby napisać taką pracę, która jednocześnie spróbuje powiedzieć coś nowego, powiedzieć coś naukowo na pewno, ale jednocześnie powiedzieć w sposób na tyle przystępny, żeby była to praca, która będzie przyjemna do czytania, która będzie mogła uruchomić pewne obrazy i przywołać wspomnienia, ale jednak zaproponuje pewnego rodzaju inne interpretacje, bo tak długo jak my będziemy zaklęci w dyskusjach o tym, jak to jedna elita polityczna, komunistyczna, przekazała czy też straciła władzę na rzecz elity solidarnościowej, to my mamy takie poczucie, że właściwie jest państwo, one cały czas funkcjonuje, wymieniają się jakieś, chciałoby się powiedzieć, kliki lub też elity, jeżeli chcemy to powiedzieć bardziej neutralnie. I to jest oczywiście pewna wizja transformacji, ale to nie jest ta wizja, którą ja przedstawiam. Tak, bo nawet pan chyba użył takiego stwierdzenia w pewnym momencie w książce, że w tych czasach przemian społeczeństwo było wielkim nieobecnym, oprócz 4 czerwca, oprócz jednego pospolitego ruszenia. Społeczeństwo było wielkim nieobecnym. No bo oczywiście to może brzmieć paradoksalnie, no bo to nie jest tak oczywiście, że Polacy się nie angażowali, Polacy się nie angażowali politycznie, więc w tym sensie nie byli wielkim nieobecnym, bo ta apatia, o której pan powiedział, ona jednocześnie jest i jej nie ma. Apatia jest dostrzegalna, jeżeli patrzymy na aktywność polityczną, nie licząc pospolitego ruszenia w okresie wyborów, kampanii wyborczej do wyborów kontraktowych, przede wszystkim w maju 89, w maju czerwcu 89,
1989 roku. Mniejsze ośrodki, większe ośrodki, mówi się o armii ponad 100 tysięcy ludzi, którzy się w to zaangażowali. Ta armia no to jest wyraźnie mniejsza armia niż te 10 milionów solidarnościowych szeregów z lat 80-81, a to jest też pewna podstawa wyjściowa i to pokazuje, jaki rodzaj mobilizacji politycznej, społecznej, w ogóle mobilizacji do działania, no politycznej chyba jednak przede wszystkim, Polacy są w stanie osiągnąć, czy byli w stanie osiągnąć w latach 80. Więc ta temperatura zdaje się być w 89 roku chyba jednak mniejsza. Są po temu zresztą dobre powody, o których też jest mowa w książce. No stan wojenny, czy zastosowanie represji. To jedna rzecz. Mogą zrobić wszystko. Mogą zrobić księdza Popiełuszkę, tak. Mogą zrobić Grzegorza Przemyka, mogą zrobić wszystko. My nie jesteśmy w stanie Polski zmienić. Zdecydowanie, a co więcej, coraz większe, czy coraz szersze otwieranie granic, w związku z tym wszyscy ci, którym się tutaj nie podoba, mogą, często nielegalnie, ale jednak są jakieś drogi wyjścia, są jakieś drogi ucieczki. W ten sposób jest, dochodzi do tworzenia takiego nieformalnego wentyla bezpieczeństwa. Uchodzi z Polski wewnętrzne ciśnienie, te jednostki najbardziej niespokojne mogą, nie wiem, powiedzieć, że robić karierę na Zachodzie, to jest grube nieporozumienie, no po prostu wyjechać na Zachód i tam szukać szczęścia najczęściej. I to są te powody, to są jedne z tych powodów, dla których Polacy w końcu lat 80. nie są aktywni politycznie. I to się też nie zmienia po wyborach 4 czerwca. To nie jest tak, że Polacy nagle jakoś nieprawdopodobnie zaczynają się politycznie angażować. To się nie wydarza w ogóle w III RP specjalnie. 63% wielokrotnie przywoływana liczba, jeżeli chodzi o frekwencję w pierwszej turze wyborów kontraktowych 4 czerwca, to dopiero kolejne lata III RP nam pokazały, że to była całkiem przyzwoita frekwencja, prawda? I to każe nam, myślę, spojrzeć na czy każe. Ja zachęcam do tego, żeby spojrzeć na to w sposób bardziej zniuansowany, bo tutaj mamy z jednej strony tę aktywność polityczną, a z drugiej to, o czym już powiedzieliśmy, czyli aktywność codzienną, te mikrostrategie przystosowania. Można było jednocześnie być i apatycznym, i nieprawdopodobnie przedsiębiorczym, nieprawdopodobnie zorganizowanym. Sęk w tym, że te dwie rzeczy, czy te dwie przestrzenie rzeczywistości, jakieś mentalne stany funkcjonowały równolegle jakoś obok siebie. No ja tak sobie próbowałem skonfrontować z własnym życiem to, co pan pisze, i druga połowa lat 80. mówimy o tym, że Polacy nie byli już tak liczni w angażowaniu się w takie przedsięwzięcia polityczne, wspólnotowe, nie? Wtedy. I pamiętam taki, kiedy byłem studentem KUL-u socjologii, pamiętam, był tydzień społeczny, trzydniowy. Byli bohaterowie tej książki tutaj, Winicjusz Narojek, Jacek Kurczewski, Pamiętnik Życia Codziennego. Oni właśnie byli bohaterami tego tygodnia społecznego i tydzień był podzielony na 3 dni. Pierwszy dzień zbadać, drugi ocenić, trzecie działać. I to był stan społeczeństwa i to rzeczywiście było to, co pisze pan w tej książce. Nie było tam wniosków pozytywnych. Natomiast jak doszło do trzeciego dnia działać, to była dekadencja. Tam nie było jakiś poza może przedstawicielami takiej Fundacji Zaopatrzenia Wsi w Wodę, kiedy to był opis takiego wspólnotowego przedsięwzięcia dla dobra wspólnego, było to bardzo ciekawe, większość ludzi mówiła, że jest apatia w działaniu politycznym, że nie ma świeżej krwi w opozycji, że nic się nie wydarzy już dobrego, jeżeli chodzi o poprawę stanu liczebności, stanu jakiejś poprawy energii w opozycji. Młodzi ludzie nie garną się do opozycji. Więc to był taki smutny opis tej rzeczywistości, który zgodny z tym, co pan tutaj pisze. Ale z drugiej strony były te strategie indywidualne, czyli wyjazdy zagraniczne, porzucić Polskę. Więc tutaj to jest też ciekawe, bo pan też przytacza w książce to słynną wypowiedź Donalda Tuska, to było chyba w ankiecie dla Znaku, czym jest polskość. Nie? I on tam mówi, polskość to nienormalność, że tak naprawdę łatwo było wtedy tą polskość jakoś zrzucić z siebie. Nie? Wie pan, czym ta polskość była? Myślę sobie, że tamte czasy w tym sensie, że odrzucenia polskości, przyjęcia polskości nie są jakoś bardzo inne od naszych czasów. To zacząłem się nad tym zastanawiać, kiedy po pierwsze zdałem sobie sprawę z tego, że ta wielka emigracja w gruncie rzeczy lat 80., wielka ucieczka z Polski, od polskości, bardzo często bywało tak, że młodzi ludzie,
którzy najchętniej, relatywnie najchętniej wyjeżdżali z Polski po to, żeby nie móc wrócić, prawda? To wyjeżdżało się nie po to, żeby wrócić za jakiś czas, tak jak można było wyjeżdżać już, nie wiem, w czasie, kiedy wstępowaliśmy do Unii Europejskiej. Można było zawsze wrócić po 2004 roku, kiedy się chciało, kiedy uciekło się z Polski w roku 86. To nie można było tak po prostu wrócić. Nie można było też łatwo utrzymywać kontaktów z rodziną. To były dramatyczne decyzje. W tym sensie to jest, te dwie emigracje, one są ze sobą trudno porównywalne, co nie zmienia faktu, że są porównywalne. Bo właśnie na jedną i na drugą trzeba spojrzeć jako na klęskę państwa, jako na klęskę przekonania obywateli, że warto być tu, że warto tu wieść swoje życie, że tutaj jest perspektywa. I końcówka lat 80. to jest oczywiście właśnie to. To jest ten aspekt Dzikiego Wschodu. Może Dziki Wschód bardziej się kojarzy z latami 90., ale końcówka lat 80. jest dlatego Dzikim Wschodem, że państwo jest coraz słabsze, że życie w Polsce jest coraz trudniejsze, najeżone coraz większą liczbą zagrożeń, niebezpieczeństw różnego rodzaju. Można powiedzieć, że no, w końcówce lat 80. można było zająć się przedsiębiorczością. Ale kto zagwarantował, że to urządzenie nowe, mam na myśli oprzyrządowanie prawne, które zostało stworzone ustawą Wilczka-Rakowskiego, że ono nie zostanie jednej nocy zupełnie zmienione. To była stara komunistyczna szkoła. W tym sensie można było jedną ustawę pierwszego danego miesiąca wprowadzić, aby dziesiątego ją zanegować i odwrócić o 180 stopni. Zaufanie do państwa pikowało. I to jest bardzo istotna prawda o latach 80. Tak naprawdę o emigracji końcówki lat 80. czy lat 80. my w moim przekonaniu ciągle wiemy za mało, jakie to miało długofalowe efekty, jaki to miało długofalowy wpływ na polskie społeczeństwo. I akurat tutaj przydaje się makroskala, bo pojedyncze przykłady ludzi, którzy na przykład robili tam kariery, albo wręcz przeciwnie, ich losy bywało, toczyły się bardzo dramatycznie. To czasem znamy to z kultury, znamy to z, nie wiem, z filmów, nie wiem, Kieślowski się kłania choćby, ale jak spojrzymy na to w makroskali, to pytanie, co traci polskie państwo? I tutaj taki kontrapunkt to jest właśnie rok 2004-2005. Znowu też jest kolejna wielka emigracja nieopisana. Domagam się, żeby taka monografia też powstała za jakiś czas. To już jest ten moment, kiedy możemy traktować tę sytuację sprzed 20 lat jako historię. To się domaga opisania. Także dlatego, że no, to może zabrzmieć prowokacyjnie, ale w gruncie rzeczy to rzeczywistość jest prowokacyjna, a nie ja. Ja tylko powtarzam, że ówcześni politycy, również tacy, którzy są dzisiaj bardzo istotni w naszym państwie, mówili, że jedną z większych korzyści, jakie Polska ma z wejścia do Unii Europejskiej, jest to, że młodzież może wyjechać. Jak wspaniale. Przecież to jest jakieś absolutne szaleństwo, prawda? Chyba nie o to chodziło, kiedy w 89 roku Polacy swoją sprawczością polityczną, czy swoją sprawczość polityczną 4 czerwca pokazali, to po to, żeby nasze państwo urządzić w jak najlepszy sposób, a nie urządzić je we wspaniały sposób, tak żeby wszyscy mogli stąd wyjechać. Tak opisując tę drugą połowę lat 80., no, te indywidualne losy ludzi, wskazuje Pan na taką cechę też jak zaradność. Nie? Ludzie zdecydowali, że wybierają tą strategię przetrwania nastawioną na indywidualizm, nie? Że będą dbali o losy, o swój los przede wszystkim, o swoje rodziny, bo nad tym mają kontrolę. Państwo nic nie zagwarantuje, więc pojawiają się pomysły wyjazdu za granicę chociażby. Nie? I to świadczy o pewnej zaradności. Pojawiają się pewne cechy takie dbania o własny los, które jakoś potem się przeniosły po 89 roku na lata 90., kiedy budowaliśmy już ten kapitalizm, nie? Że te cechy pewne Pan zauważa już w latach 80. Tak, znaczy, mam takie przekonanie, że to są cechy w jakimś sensie, ta zaradność, to nie są cechy, które są właściwe danej epoce, że to są rzeczy dosyć uniwersalne. Już wcześniej o tym powiedziałem, że Polacy potrafili być zaradni i w czasie II wojny światowej, nie wiem, na przykład w jakiś sposób organizując sobie, czyli w jakiś nieustrukturyzowany sposób, potrafiąc, nie wiem, nabyć, kupić, przemycić,
mięso na przykład. Nie? To jest zresztą uderzające, jak bardzo te praktyki z okresu II wojny światowej w latach 80. no, przetrwały albo się odrodziły. Niejako instynktownie to wracało, jeżeli zwoziło się na dworzec Wileński w Warszawie, czy tam za pośrednictwem tej stacji kolejowej mięso się przerzucało do Warszawy gdzieś z okolic, nie wiem, Tłuszcza, powiedzmy, tak, północno, tak by ta trasa na Białystok, to samo było w latach 80. W jaki sposób to, nie wiem, to się odradzało, czy istniała jakaś instytucjonalna pamięć? Świetne pytanie. Tak jako hipoteza badawcza pewnie należałoby wskazać, że tak. I to jest fascynujące. Ale bardzo interesujące jest rzeczywiście pokazanie tego, że i to jest też jedna z rzeczy bardzo ważnych w mojej książce. Lata 80. i lata 90. mają wiele wspólnego. Przecież po to jest właśnie ta próba, myślę, że dosyć, nie chcę powiedzieć, że karkołomna, bo ona w moim przekonaniu się broni, zanegowania istotności roku 89. Pod pewnymi względami, rok 89, o czym wprost piszę, powołując się na opracowania CBOS-u, rok 89 nie był niezwykły. To znaczy, jeżeli się spojrzy na to przez pryzmat kolejki w styczniu są długie, a w grudniu są jeszcze dłuższe. Jeżeli budżet czasu rozporządzalnego dla Polaka był nieduży w styczniu, to był jeszcze mniejszy w grudniu, bo jeszcze więcej czasu trzeba było spędzić w kolejkach na przykład. Jeszcze trudniejsza była sytuacja rynkowa, etc. 89 rok nie był zmiany. Chcemy zrobić taką cenzurę, że kończy się PRL, kiedy się kończy kolejka, no to ona się kończy później. Ona się kończy później. To jest, chodzi o to, żeby do dyskusji naszej o końcu PRL-u, o końcu komunizmu, o właśnie o transformacji, o przemianie wprowadzić więcej zmiennych. To nie jest tylko tak, że jest Tadeusz Mazowiecki, że jest tylko 4 czerwca, że jest 29 grudnia 89 roku, kiedy orzeł znowu dostaje koronę, etc. Że jest więcej interesujących rzeczy, które warto dostrzec. Jak choćby to, od czego pan zaczął i do czego teraz tylko krótko nawiążę. A zatem ta zaradność lat 90. To też jest paradoksalne, bo jak się spojrzy z bliska, czyli nie brakuje historii sukcesu z lat 90. Ludzi, którzy zaczynali jako sprzedawcy na targowiskach, mieli swoje łóżka polowe, mieli swoje szczęki. Dla tych z naszych widzów, którzy nie będą kojarzyli, co to są szczęki, bo to już jest określenie, które jest demodé. Szczęki to jest taki rodzaj straganu, w którym najczęściej ubrania, ale aczkolwiek nie tylko, zostawiało się na noc, to ten stragan się zamykał. Praktyczne, relatywnie niedrogie, niezwykle popularne przez pewien czas. Więc ludzie, którzy na przykład takie szczęki obsługiwali, potrafili w latach 90. dojść do pieniędzy, bardzo ciężko pracując. I to jest taka sytuacja znowu też bardzo amerykańska i w tym sensie z dzikiego wschodu, bo to ta nasza wersja dzikiego zachodu, prawda? Jest to jakaś historia westernowa. Jest to historia westernowa, bo też i znowu jak się zobaczy, jak popatrzymy bliżej na rzeczywistość bazarową, no to tam i legendarne sytuacje, gdzie można było nabyć broń, kałasznikowa, a pewnie częściej można było kupić, nie wiem, niemiecką chemię. Ja jestem akurat z tej części Polski, gdzie do Reichu jeździło się dosyć powszechnie. I ta niemiecka chemia to było coś dużego, bardzo wyznacznikowego, klasycznego. Tak samo jak, nie wiem, niemieckie słodycze, etc., etc. Ale w latach 90. istniała ta zaradność, a paradoks, jeden z licznych paradoksów, które są w mojej książce obecne i są jakoś tam pokazane, to, że rząd polski, a ściśle rząd komunistyczny Mieczysława Rakowskiego, który otwierał drzwi do tej prywatnej przedsiębiorczości, tej małej przedsiębiorczości przede wszystkim, dostał na sam koniec swojego funkcjonowania taki raport, z którego właściwie wprost wynikało, że no miało być lepiej, to znaczy miała być ta przedsiębiorczość większa, aniżeli w rzeczywistości była, bo to też nie jest tak i to jest, myślę, że jedno z bardzo istotnych ustaleń. Przedsiębiorczość w Polsce, taka właśnie frenetyczna aktywność, taka zaradność lat 90., pierwszej połowy lat 90. jest faktem, ale nie jest prawdą, że wszyscy Polacy jak jeden zaczęli handlować. Jedni zaczęli, a inni nie zaczęli. I dlatego myślę, że ta historia jest interesująca, ponieważ ja moją książką idę w poprzek tak naprawdę, tak sądzę, właściwie każdej narracji, bo na każdą taką narrację bardzo dominującą są w tej książce dowody przeciwne. Myślę, że to jest istotne. Myślę, że w tym sensie po 35 latach, po 30, a zwłaszcza po, myślę, że ostatnich kilkunastu latach
bardzo mocnego takiego osadzania się białej i czarnej legendy transformacyjnej, gdzie biała czy złota byłaby taką, że oto jest wspaniale. No, były pewne trudności, ale dzisiaj jest świetna Polska, a z drugiej strony Polska jest kompletnie niesprawiedliwa, bo zostały popełnione ciężkie przewiny. Myślę, że stać nas na więcej. No, ta książka pokazuje więcej. Pokazuje grupy społeczne, które podczas transformacji po prostu ucierpiały albo zostały zrzucone z tego takiego piedestału symbolicznego, chociażby rolnik i robotnik, to pan też o tym pisze, że w pewnym momencie oni to był wstydliwy zawód, nie? Świeckim świętym stał się przedsiębiorca. Przedsiębiorca, menadżer, jak najbardziej, tak. Tym bardziej, że to były nawet, bardziej menadżer nawet niż przedsiębiorca, bo menadżer brzmi z zachodnia, angielszczyzna bardzo w modzie, więc menadżerem być piękna sprawa, przedsiębiorcą, no dobrze, no okej, w porządku. Wszystko to, co angielskie jest, czy to wszystko, co amerykańskie przede wszystkim jest nieprawdopodobnie dowartościowane, wszystko to, co polskie w jakimś sensie no jest nieciekawe, jest niesympatyczne, jest szare. Uciekamy od tego. To są rzeczy, które w moim przekonaniu też są zakorzenione i dzisiaj czyli w latach 90., na przełomie lat 80. i 90., w okresie transformacji, znajdują się w moim przekonaniu korzenie tego, co i dziś nam kwitnie, niestety. Czyli właśnie takie przekonanie o różnego rodzaju imposybilizmach, o niemożności, o tym, że właściwie, nie wiem, czy ciągle używa się jeszcze określenia pułapka średniego rozwoju, no ale to jest wszystko istotne, żeby zobaczyć, że to nasze takie przeświadczenie o tym, że no wyżej nerek nie podskoczymy, ono się bierze też mocno z tamtego czasu, ale od razu dodajmy, To z czegoś wynikało. To wynikało przede wszystkim z tego, i to też w tej książce jest pokazane, jest ta wynikowość, jest kauzalność. To znaczy państwo komunistyczne, które generalnie miało ogromne ambicje, ambicji tych nie realizowało. Cóż z tego, że na prawo i lewo obiecywało opiekę socjalną, dbałość właściwie o każdego, o emeryta, o robotnika, o inteligenta pracującego. No, Co też pan sobie życzy, a działo się dokładnie odwrotnie. Te nadzieje były absolutnie zawiedzione. Wszystko, co państwowe, było dziadowskie. Lekarz otruł, milicjant pobił. No, takiemu państwu nie można ufać. I w związku z tym, kiedy odradzała się Polska i rodziła się w tym sensie rodziła się Trzecia Rzeczpospolita. Rząd zmiany, czyli Tadeusz Mazowiecki, dostał po prostu duże zaufanie społeczne. Dostał duże zaufanie społeczne, ale co innego chciałem powiedzieć. Oczekiwanie wielu wobec tego, jeżeli chodzi o elity zwłaszcza, wobec tego rządu było takie, nie obiecujmy za dużo i tak nie dowieziemy. Państwo jest biedne, to było prawda, państwo było zbankrutowane. Państwa nie było stać na żadne ambitne projekty. Po 35 latach sytuacja wygląda, myślę, inaczej, a pewien mental, jeżeli tak wolno potocznie powiedzieć, takie pewnego rodzaju mentalne nastawienia, które pochodzą z tamtego okresu, ciągle w znacznej mierze są z nami. Ja, przepraszam może, że za dużo czynię tych wycieczek do współczesności, ale chodzi mi o to, że również i w tym kluczu można czytać. To jest książka historyczna, to nie jest książka publicystyczna, ona do niczego publicystycznie nie przekonuje, natomiast moim zdaniem pokazuje genezę pewnych naszych dzisiejszych problemów, naszych dzisiejszych dyskusji, naszych dzisiejszych dylematów i w tym sensie ta historia jest historią ewidentnie, ale jest historią żywą. Tak, ja to zdanie kupuję, że wszyscy jesteśmy z transformacji, bo dzisiejsza Polska jest taka właściwie, jaka była wtedy, w tym okresie, który pan opisuje. Dlaczego wybraliśmy taki, a nie inny model edukacji, dlaczego wybraliśmy taki, a nie inny model funkcjonowania biznesu. To wszystko się narodziło jakoś wtedy. I mnie jedno takie zdanie tak zasmuciło w pana książce, dlatego że ja jestem, można powiedzieć, fanem pierwszej Solidarności. To jest moja ulubiona część polskiej historii, czyli rok 80-81. I pan napisał w pewnym momencie w swojej książce tak. Wspólnym mianownikiem przemian, jakie przyniosła transformacja, była antywspólnotowość. No i to zdanie jest takie dla mnie ważne w tej książce, ponieważ no, powstaje pytanie, no to ta Solidarność zwyciężyła w 89, czy nie do końca? Bo niosła z sobą wartości etyczne, Solidarność, wspólnotowe. Solidarność niosła ze sobą bardzo wiele wartości, bardzo wiele też wartości
sprzecznych ze sobą, tak jak na przykład wartości radykalnie socjalistyczne i radykalnie narodowo-katolickie, a mimo wszystko w tym ogromnym ruchu one jakoś potrafiły ze sobą, aczkolwiek są na pewnych dużych obszarach sprzeczne, potrafiły ze sobą jakoś koegzystować, funkcjonować, przede wszystkim dlatego, że były zjednoczone wobec jednego, przeciwko jednemu wrogowi, a tym wrogiem był komunizm, aparat państwa, aparat bezpieki, etc., etc. To się w 89 roku zmienia, więc w tym sensie Solidarność oczywiście zwycięża jako mit bardziej, no bo przecież nie jako 10-milionowy związek zawodowy, bo takim Solidarność po 13 grudnia 81 roku już nigdy się nie stała. To są historie, jest to znany fakt. Tutaj oczywiście nie będziemy wyważać otwartych drzwi. Natomiast rok 89 to jest taki moment, w którym powiedziałbym, Solidarność niewątpliwie odnosi sukces, bo staje się wehikułem zmiany, staje się wehikułem modernizacji. Trudno sobie wyobrazić, że 4 czerwca 89 roku by doszedł do skutku, gdyby nie było Solidarności lat 80-81. No, określenie pierwsza Solidarność wydaje mi się nie w pełni fortunne, ale też znowu ono jest jakoś tam opisowo zrozumiałe. Gdyby nie było Solidarności lat 80-81, jeżeli chodzi o kreowanie elity, no to oczywiście nie byłoby w ogóle okrągłego stołu, ale jeżeli chodzi o pewnego solidarnościowego ducha, to też jest wielkie pytanie, jak wyglądałaby trzecia RP. Myślę sobie, że to jest też rzecz, którą warto powiedzieć o Solidarności. Coś, co wydaje mi się nie jest w pełni w ogóle mierzalne, ale pewnego rodzaju etos odrodzenia narodowego, co prawda odrodzenia narodowego często się niestety kojarzy z generałem Jaruzelskim i PRON-em na przykład, tak? Patriotycznym Ruchem Odrodzenia Narodowego, gdzie to w ogóle była jakaś fasadowa, fatalna organizacja, która robiła wszystko, tylko nie miała na celu realnego odrodzenia narodowego, ale kiedy mam na myśli odrodzenie, nie wiem, może lepiej powiedzieć odrodzenie państwowe, etos solidarnościowy był radykalnie inny od, nie wiem, od etosu, jeżeli tak w ogóle to można określić, partyjnego. Urzędnicy III RP no, stawiali sobie inne cele, mieli inne ambicje, inne punkty odniesienia niż partyjniacy lat 80. I w tym sensie Solidarność była etosem, wskaźnikiem, oczywiście Jan Paweł II, oczywiście Kościół, którego niestety, muszę powiedzieć tu samokrytycznie, w mojej książce jest za mało. To jest pewnie na osobną rozmowę, dlaczego jest go tak mało, ale jest. Rzeczywiście widzę to, może dlatego, że tak bardzo starałem się pokazać dezintegrację społeczną, a Kościół jest jednak siłą integrującą i w tym sensie odegrał bardzo ważną i pozytywną rolę na pewno. Odgrywał również w innych pewnie aspektach rzeczywistości rolę może bardziej ambiwalentną, ale jeżeli chodzi o utrzymywanie pewnej spójności społecznej, mam takie przekonanie, że Kościół tutaj był istotny. Więc myślę, że choćby to znaczenie, nie jedyne, takie etosowe Solidarności, to, że Solidarność stanowiła punkt odniesienia, to było ważne, natomiast nie zmienia to faktu, że Solidarność robotnicza lat 80-81, pewna etos czy idee samorządu robotniczego, one zostały porzucone bardzo radykalnie, jako już, można by powiedzieć, zużyte narzędzie polityczne. Są interesujące opracowania na ten temat. Ja tego szerzej w swojej książce nie pogłębiam, bo interesuje mnie bardziej społeczny wymiar tego, więc bardziej konsekwencje tego, powiedzmy, no nawet może i miejscami antyrobotniczego zwrotu, może to za daleko powiedziane, bo antyrobotniczy zwrot Solidarności, to chyba jednak jest powiedziane przynajmniej o dwa stopnie, o dwa mosty za daleko, ale jest faktem, że ta Solidarność, która istnieje w początku III Rzeczpospolitej, jest już bardzo inna od tej tak zwanej pierwszej. I ta antywspólnotowość jest dla mnie takim ważną cechą, którą pan tu zauważył w tych, które niosły przemiany transformacyjne. I jak sobie rozmawiamy o tym, właśnie jakie cechy teraz Polaków są, które mamy dzisiaj i z którymi się borykamy, a one są jakby matką tych problemów, są lata 90. Też chyba znalazłem w pana książce takie sformułowanie, że matką tych problemów, które mamy dzisiaj, są lata 90. I w tym coś jest. No jak ja sobie myślę, co się dzieje z polską pracą, nie? Kiedy z chorobą polskiej pracy. No lata 90. przecież doskonale pamiętam, że związki zawodowe nie były, powstawanie związków zawodowych nie było mile widziane w zakładach pracy.
i ten menedżer jest tym świeckim świętym, a nie pracownik najemny. O nim się jakby nie mówi. Mówi się tylko o tym, jak założyć firmę, jak być biznesmenem. Natomiast ten etos pracy jest po prostu jakby no, porzucony, ten etos pracy najemnej. I teraz chodzi mi o to, że jednak ten sposób, ten patrzenia na to, czym jest praca, że ona jest tylko jakby takim, że ludzie pracy traktowane są jako zasoby, jako narzędzia do pomnażania zysku, że to jest, jeżeli to teraz pokutuje jeszcze, no to jest pokłosie lat 90., prawda? Ja myślę sobie, no zgadzam się, tak jest i to w tym sensie, dlaczego wszyscy jesteśmy z transformacji? Dlatego, że wszyscy doświadczamy rzeczywistości, która została zasadniczo ukształtowana przez transformację. Jesteśmy z transformacji i jesteśmy z transformacją, nawet jeżeli urodziliśmy się już dobrze po 2000 roku, ponieważ problemy właśnie z perspektywy rozmaitego rodzaju zagadnień pracy, socjologii pracy, obyczaju pracy, to może widać najlepiej. Wie pan, jeżeli jest tak, że we współczesnej Polsce szef, który mobbuje pracownika, może liczyć na to, że usłyszy w sądzie wyrok, w którym no, w sentencji padną zdania o tym, że tak naprawdę nie jest to mobbing, tylko pewnego rodzaju specyficzna kultura funkcjonowania na linii szef-pracownik, która pochodzi z lat 90., no to wiedzmy, że coś się dzieje. Jest to pewnego rodzaju problem. To nie jest kwestia tylko tego, że w tak zwanej rodzącej się młodej demokracji albo w młodej gospodarce trzeba być może pracować ciężej, a w tej już nieco bardziej okrzepłej należałoby może nieco zwolnić. To nawet nie o to chodzi, ale wrażliwość oczywiście generacji jednej i drugiej może się różnić, ale istnieją pewne standardy, które w latach 90. zostały ustanowione, no w moim przekonaniu, tam gdzie, może tak, nie tam gdzie trzeba i dzisiaj już naprawdę należałoby je zasadniczo zweryfikować, bo można powiedzieć tak, że w latach 90. istniał kult, by tego nie określić w sposób nieparlamentarny, przepracowywania się, prawda? I muszę powiedzieć, że powiem bardzo osobiście, mnie nie jest to obce. Myślę, że sam pracuję dużo, być może za dużo i wiem, że kiedy współpracuję z ludźmi młodszymi od siebie, oni nie potrafią zrozumieć, dlaczego ja tak pracuję, a mam tak, bo jestem również z transformacji i jestem ewidentnie dzieckiem lat 90. w tym sensie. Natomiast nie mam oczekiwań, aby wszyscy wokół mnie przepracowywali się, czy też pracowali tak bardzo dużo, bo to nie jest, uważam, potrzebne. Jest to problem, z którym na pewno mierzymy się dzisiaj, problem, z którym się mierzymy w miejscach pracy, czy prywatnych, czy państwowych, w dyskursie publicznym i naprawdę to wszystko bierze się z pewnych decyzji mniejszych, większych z lat 90. I może najważniejszą z tych rzeczy jest to, zwróćmy uwagę na to, jeszcze raz, Dziki Wschód to jest również metafora nie tylko tego, że jest niebezpiecznie, że są szanse, że nie ma szeryfa, że są bandyci, ale również można robić ogromne kariery. I Dziki Wschód w końcu to jest taka Ameryka w Polsce. I my mamy Amerykę w Polsce. Proszę zobaczyć. W latach 90. stosunkowo słabe państwo. Poziom federalny, oczywiście Ameryka nie jest słabym państwem, różne mierniki moglibyśmy podać, ale... To bardzo niskie poczucie bezpieczeństwa. Bardzo niskie poczucie bezpieczeństwa, struktura państwowa, która wieloma rzeczami się po prostu nie interesuje. Na przykład etos pracownika w Stanach Zjednoczonych. To nie jest coś, co łatwo tam znajdziemy. Nieraz podróżując do Stanów Zjednoczonych, wielokrotnie byłem absolutnie zszokowany od samego pierwszego razu, kiedy tam pojechałem, jaka jest skala biedy w Stanach Zjednoczonych, jaka jest skala bezdomności w Stanach Zjednoczonych, rozmaitego rodzaju patologii, na które nikt nie reaguje. Lata 90. przyniosły nam Amerykę w tym sensie. Nie przyniosły nam wszystkim milionów dolarów, przyniosły nam Amerykę
chciałoby się powiedzieć, Amerykę Południową, to znaczy biedę tego rodzaju, tylko właśnie jeszcze taką specyficzną. No Ameryka Południowa niedobrze tutaj pasuje, ponieważ w Ameryce Południowej istnieje specyficzny rodzaj pewnego takiego ciepła w relacjach międzyludzkich, więc może zostawmy Amerykę Południową w spokoju i odwołujemy się do Stanów Zjednoczonych. Tamtejsze relacje społeczne są zimne, oparte na... I oczywiście to jest bardzo duże uproszczenie, ja sobie zdaję z tego sprawę, ale tamtejsze relacje, na pewno pracownik, szef, są zimne, oparte na efektywności, na konkrecie. Nie ma żadnych sentymentów. Taka była Polska lat 90. Do jakiegoś stopnia pewno i dzisiejsza Polska taka jest. Natomiast Polska lat 80., Polska komunistyczna, nie była Polską efektywną, nie była Polską bogatą, ale była Polską, w której można było spokojnie sobie ponarzekać, może gdzieś jakiś drobny alkohol wypić w miejscu pracy, w godzinach pracy. W sumie nic się nie stanie. I to jest pewnego rodzaju... Coś załatwić w kręgach znajomych, tak, rodzinnych. I to jest pewnego rodzaju właśnie takie porozumienie swojaków. To znowu też wspomniany tutaj Winicjusz Narojek wspominał, że to jest taki krąg swojaków, w którym no co prawda jest szaro, nieciekawie, natomiast jakiegoś rodzaju, jak żyje się jednak lepiej, jakoś żyjemy ze sobą blisko. Lata 90. to Polakom odbierają, bardzo często niewiele lub zgoła nic. Ja pamiętam lata 90., bo też wkraczałem wtedy w dorosłe życie już jako pracownik. I pan tutaj pisze w książce o czymś takim, o kult przepracowywania się, mówiąc językiem parlamentarnym. I to rzeczywiście miało miejsce, ale tam do tego dochodziło coś jeszcze, nie? I pan tam określił to w książce, że to miało coś w sobie z misji cywilizacyjnej o dziejowym znaczeniu. Taka praca na haju, taka praca do końca w firmach prywatnych. I ludzie byli z tego dumni, że tyle pracują. Wydawało się to, że to jest normalne, a nawet mieli jakby poczucie, że muszą z tą swoją dumą, z tym swoim takim mocnym przeświadczeniem, że praca jest wszystkim, dzielić się z innymi. Ja pamiętam taką scenę, że poszedłem sobie zjeść spaghetti w przerwie pracy i człowiek w garniturze, pod krawatem, przedstawiciel handlowy, dosiadł się i opowiadał mi, jak on projektuje sobie dzień. Że on staje przed lustrem, mówi, że jego stać na Ferrari i tak dalej. Taką opowieść, jakbym słyszał jak wyznawcy nowej wiary. I to miało też w sobie coś takiego, takiej właśnie misji dziejowej, czasami jakiś kult pracy, taki trochę chory, który był też takim charakterystycznym dla lat 90. Z pewnością tak. To jest bardzo ciekawe, bo to myślę, że obok siebie znowu są przynajmniej dwie rzeczy. To znaczy ewidentnie istniało takie przekonanie, że jest nowa wiara, że tą nową wiarą jest, niekoniecznie jest pieniądz, bo o tym jeszcze może zaraz powiemy, tylko takie poczucie, że teraz naprawdę jesteśmy stosunkowo niedaleko takiego raju na ziemi. Raj na ziemi to jest właśnie takie prokrustowe łoże dostosowania się Polski do globalnych standardów. Do standardów globalnej ekonomii, globalnej produkcji, do rozmaitego rodzaju standardów. No, począwszy od tego, że bary McDonald'sa się zwane restauracjami, nie wiedzieć czemu, bary McDonald'sa pojawiają się w Polsce od 92 roku i to jest pewien standard. To jest standard. Wcześniej były takie pseudo McDonald'sy, które były brudne, które były jakoś takie nie takie, takie polskie, czyli gorsze. Kiedy zaczęły napływać te wzorce bardzo konkretne z Zachodu, no to ci, którzy chcieli otworzyć polskie odmiany na przykład takich barów, musieli równać w górę. I to jest też coś nie do przecenienia. Rozmaite tego rodzaju rzeczy zmieniały krajobraz polskich miast, polskich miasteczek, polskich wsi. Inaczej meblowały się polskie głowy. To, że w końcówce lat 80. wchodziło się do cukierni, a tam karaluchy zasuwały z prawa na lewo, nie było niczym niezwykłym. W końcówce lat 90. to się oczywiście pewnie w dalszym ciągu mogło zdarzyć, jak umówmy się, może się w ogóle zdarzyć. Natomiast to już była rzadkość. Dzisiaj to jest właściwie nie do pomyślenia, prawda? I to jest też ta różnica cywilizacyjna w takim najbardziej potocznym tego słowa znaczeniu. Ale na to jeszcze bardzo istotna rzecz, która moim zdaniem jest ważna, kiedy rozmawiamy o latach 90., a czasie dzisiejszym. To znaczy osoba uprawiająca kult pracy, przesadny kult pracy, kult nadmiernej pracy, przepracowywała się po to, żeby zarobić duże pieniądze, idąc z tropem Gordona Gekko, powtarzającego, prawda, w znanym filmie ustami Michaela Douglasa, że greed is good,
tak zasuwając w latach 90. można było zarobić naprawdę duże pieniądze. Podczas gdy dzisiaj, współcześnie, pracując tak ciężko, bardzo często się tych pieniędzy nie zarobi. Nie tak duże. Nieporównywalnie mniejsze. I to jest coś bardzo też istotnego. Znowu Dziki Wschód nam tutaj się pojawia. Lata 90. to jest... Na Dzikim Wschodzie można zrobić karierę. Od pucybuta do milionera bardzo szybko. Możesz ukraść te pieniądze, możesz je zarobić, możesz zrobić wiele rzeczy, ale to możesz zrobić. To jest przestrzeń możliwości. To jest oczywiście przestrzeń także ryzyka. Podczas gdy dzisiejsze czasy zdają się, jakby je tak na oko porównać, ryzyka w dalszym ciągu nie brakuje, rozmaitych ryzyk, natomiast tych szans jest wyraźnie mniej. I moim zdaniem to też jest... Tutaj też jest pewnego rodzaju nieadekwatność. To znaczy w pewnym sensie mamy, współcześnie mamy ciągle wiele z tych lat 90., ciągle jakby powtarzane są pewnego rodzaju obietnice, na przykład takie, że na wolnym rynku sobie każdy sobie znajdzie miejsce dla siebie, że wolny rynek wszystko znakomicie... Wszyscy na tym skorzystają. I wszyscy na tym skorzystamy, podczas gdy ewidentnie widać, w latach 90. można było mieć nadzieję, można było nie wiedzieć, wszystko dosyć dynamicznie się zmieniało, panował też ogromny chaos. Współcześnie my już tego chaosu nie mamy, co też oznacza, że nie ma takiej mgły, bo kiedy w latach 90. patrzyło się na rzeczywistość, można było sobie pomyśleć, no dobrze, widzę tylko część rzeczywistości, a może za tą mgłą jest po prostu mój sukces. Dzisiaj tej mgły nie ma. I trudniej jest sobie marzyć o sukcesie, cokolwiek miałoby nim być. Ja czytając tą książkę też uzmysłowiłem sobie pewne takie historie z początków lat 90., jak tutaj jakby konflikt młodzi-starzy, nie? Rodzice-dzieci. I wtedy rzeczywiście było dużo takich historii, że młody człowiek, czy wyjeżdżając za granicę i wracając, czy otwierając jakiś biznes szybki, potrafił zarobić więcej niż rodzice przez pół życia. I było też takie przekonanie wśród nas, wśród młodych ludzi, że no, niestety rodzice, ludzie starsi są tego pokolenia PRL-owskiego i oni niewiele rozumieją z tego nowego świata. Żyjemy my, młodość i ten nowy świat to jest taka trwałe połączenie. Nie? A niestety starsi ludzie nic nowego tu nie wniosą. Był ten kult młodości w pracy i tak dalej. Więc to, tak sobie jak mówimy o tym, co stamtąd zostało tu, to może to, co nazywamy teraz ageizmem, że wszystko, że dostrzegamy starszych pracowników, że oni mają wartości, to mimo wszystko ten stosunek do ludzi starszych wtedy był taki no, symptomatyczny w latach 90. Znaczy, wydaje mi się, że tutaj są dwie rzeczy, które nie wykluczają się, raczej się uzupełniają. W każdej sytuacji rewolucji, a transformacja, o której tutaj jest mowa, jest prawdziwą rewolucją. Tam naprawdę następują tektoniczne przesunięcia, to nie są drobne zmiany, to nie są drobne pęknięcia jakiejś społecznej rzeczywistości, to są ogromne przesunięcia. Zmienia się paradygmat myślenia o państwie, o tym, czym jest praca, etc., etc. Zmienia się naprawdę wszystko. I to jest niezwykłe, zresztą fascynujące. W takich sytuacjach ci, którzy już do tej pory coś mają, a więc często ludzie starsi, bardziej doświadczeni, ci, którzy nie wiem, są bardziej okrzepli, też przyzwyczajeni do rytuałów, do pewnych mechanizmów funkcjonowania dotychczasowej rzeczywistości, no oni najwięcej stracą, ponieważ to, w czym świetnie się orientowali, znika i pojawia się coś nowego. Do takiej nowej sytuacji najszybciej, najchętniej będą się adaptowali młodzi, a jednocześnie mający najmniej do stracenia, a jednocześnie najbardziej podatni na zmanipulowanie. I w tym sensie jest moment w tej książce, kiedy ja porównuję, ale bardzo delikatnie, tylko sygnalizuję, bo to jest godne osobnej książki, którą warto napisać. Jak bardzo mechanizmy stalinowskiej, odgórnej, oczywiście wprowadzanej terrorem rewolucji po II wojnie światowej, były podobne do tej neoliberalnej rewolucji przełomu lat 80. i 90. w Polsce. W tym drugim wypadku nie mamy do czynienia z terrorem, oczywiście, ale ile pozostałych elementów jest tutaj bardzo podobnych? No, cała masa, tak naprawdę cała masa, żeby już tylko odwołać się do tego, jak bardzo istotna w tych rewolucyjnych zamierzeniach była młodzież. Tak, rzeczywiście, to młodzież miała w latach 90. być tym nowym, nieskażonym pokoleniem, prawda? No bo ci wszyscy starsi, no to są ludzie o mentalności komunistycznej, to są jakieś w skrajnych wypadkach, przecież takie głosy się pojawiały, pewnie rzadziej w publicystyce pisanej, ale gdzieś jakieś potocznych sformułowań, no że to są właściwie odpadki, prawda? To są ludzie niepotrzebni, no poczekajmy aż wymrą i będzie wszystko wspaniale. To jest szokujące, to jest potworne,
I w oczywisty sposób nie można się z tym zgodzić. Elementarna empatia jest potrzebna, ale też przede wszystkim jakiś, co my tu możemy zaobserwować, to jest jakiś kompletny brak poczucia elit, tych elit państwowych, że coś tu się dzieje nie tak. Jak zrozumieć to, że politycy mogli nie wiem, sobie tak milcząco założyć, że trzeba rzeczywiście odesłać wszystkich, bardzo dużą część robotników, załóżmy łódzkich zakładów, prawda, na wcześniejszą emeryturę, po prostu się ich pozbyć z rynku pracy, tak po prostu, prawda, nie mając na nich żadnego pomysłu. To jest szokujące. Wie pan co, ja to tak naprawdę na tą książkę pana czekałem od momentu, kiedy przeczytałem, nie wiem, może z 10 lat temu, wywiad Grzegorza Straczyńskiego z Janem Krzysztofem Bieleckim. I on zapytał go, premiera w 1991 chyba, tak? W tym czasie w Sejmie była ustawa o likwidacji PGR-ów i w tej kadencji. I Grzegorz Straczyński pyta Jana Krzysztofa Bieleckiego, czy wy tworząc tą ustawę o likwidacji PGR-ów myśleliście wtedy o ludziach, którzy tam pracują, co się z nimi stanie? I premier Bielecki odpowiada, nie pamiętam. Kropka. I to mnie tak po prostu zaszokowało, no właśnie. A czy ja, jak będąc dziennikarzem w tym czasie, w 93 roku dopiero byłem dziennikarzem, ale no te problemy tam były, nie? Problemy, co robić z ludźmi, którzy zostali w zlikwidowanych PGR-ach. Czy ja myślałem o tych ludziach? Tak powiedziałbym, że nie pamiętam, a bardziej bym powiedział chyba nie. I pomyślałem sobie, no warto opisać tą Polskę, której nie znamy, nie? Której moje pokolenie tego sukcesu lat 90. próbowało jakby zamknąć oczy na tą Polskę, nie? Że warto po prostu opowiedzieć trochę od innej strony tą transformację. Tak, dosłownie jednym zdaniem na ten temat. Ta książka nie jest historią przegranych. Jest historią przegranych i wygranych. Jest historią w jakimś sensie naprawdę wspólnotową i w tym sensie jest historią nieludową, bo historia ludowa jest oparta na antynomiach. Wygrani kontra przegrani, oddajmy sprawiedliwość tym przegranym. Do pewnego stopnia pewnie próbuję to zrobić, ale tak naprawdę próbuję opisać historię, w której każdy może znaleźć przestrzeń dla siebie, bo taka historia nam jest potrzebna, a zwłaszcza historia transformacji. Dla mnie pozytywnym bohaterem też są w tej książce młodzi ludzie, studenci, którzy biorą jakby sprawy w swoje ręce. Nie? I to są tacy pozytywni bohaterowie, którzy z tej głębokiej smuty lat 80. potrafili się po prostu wybić na własną niepodległość, nie? Wewnętrzną. I to jest sukces Polaków po prostu. Tej transformacji. Ale znowu, to jest tylko pewnej części Polaków, bo najczęściej byli to mężczyźni, raczej inteligenci w określonym tylko przedziale wiekowym, więc proszę spojrzeć, jest sukces? Jasne. Czy pozytywny bohater? Dlaczego nie? Ale to jest tylko takie doświadczenie, które było udziałem jakiejś części. Przecież czy młodzi ludzie po technikach, czy o zasadniczych szkołach zawodowych, albo po podstawówkach, którzy czasem pracowali w hutach, nie wiem, w jakichś zakładach takich czy innych, albo w PGR-ach, jeździli sobie tak na handel do Budapesztu, no odpowiedź jest oczywista. Książka Michała Przeperskiego, Dziki Wschód, transformacja po polsku, uzupełnia ważną część polskiej historii i zachęcam do czytania. Dziękuję za spotkanie. Zachęcam i ja bardzo dziękuję. Thank you.